Panie Boże, chcemy Ci dziękować za Twoją prawdę, którą Ty jesteś, za prawdę Twojego Słowa. Dziękujemy Tobie za nasze serca, które wierzymy, że to Ty jesteś głęboko w nas, Panie, i chcesz dokonywać zmian. Tak naprawdę jesteś w stanie tylko Ty to uczynić, Boże. Nie jesteśmy w stanie sami się ulepszyć, przemienić, ale wierzymy w moc Twojego Słowa i w moc Twojego Ducha Świętego. Panie, potrzebujemy, abyś nas przemieniał, przeobrażał. Amen. Tak się zastanawiam, tak patrzę na was i coraz częściej te ławki się puste robią i tak wszyscy się do tyłu przesuwają. No i pastor zadaje pytania, dlaczego? Z tyłu lepiej widać? Z przodu jest za głośno, dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest związane z tym, że jest jakaś niechęć do słowa. Dzisiaj bardzo, myślę, że praktyczny temat. Tydzień temu mówiłem o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby zrzucać z siebie starego człowieka i zakładać nowego. I to jest coś, do czego apostoł Paweł zachęca nas. I on mówi, że to jest niemożliwe, jeżeli nie będziemy się przemieniać w naszym umyśle. Jeżeli nasze serce nie będzie się przemieniać, to jest niemożliwe, żebyś odrzucał stare i przyjmował nowe. I dzisiaj praktycznie ten fragment, który przeczytam, jest bardzo prosty, bardzo zrozumiały. I apostoł Paweł praktycznie mówi, w jaki sposób mogę odrzucać stare i zakładać nowe. To jest bardzo praktyczne. Otwórzmy Efezjan 4 rozdział. Przeczytamy od 25 do 32. Pojawia tutaj się też temat w 30 wersecie, temat Ducha Świętego. Dzisiaj ten temat chciałbym zostawić na, będę o tym mówił w przyszłości. Zobaczmy, co Paweł pisze do Efezjan. I on nie pisze do świata. Apostoł Paweł te słowa nie kieruje do świata, do ludzi nieodrodzonych, ale spójrzcie, do kogo je kieruje, do ludzi Kościoła. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy taki rodzic się nawraca, to staje się najwspanialszym rodzicem na świecie. Czy taka jest prawda? Czy chrześcijanie to są ludzie, którzy najlepiej wychowują swoje dzieci? Tak? W momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, tak wiele się zmienia. Ale apostoł Paweł wyraźnie daje nam do zrozumienia, że pewne sfery naszego życia muszą być ciągle dotykane przez Bożego Ducha Świętego. Ciągle i ciągle. W naszym życiu nie jest tak, że się dzieją pewne rzeczy automatycznie, bez względu na to, co myślę, gdzie jestem, co robię. Nie. I apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, mówi: odrzućcie kłamstwo. I daje kilka rad. Odrzuć kłamstwo, mów prawdę. W Nowym Testamencie kłamstwo jest wyrażone za pomocą kilku słów. Między innymi pierwsze słowo to jest hipokryno. Takie znajome. Hipokryta. I to było zaczerpnięte ze świata teatru. Aktor grał rolę, w którą tak naprawdę kogoś, kim nie był. I również drugie słowo, pseudos. Czyli pseudo znaczy fałszywy. Kłamstwo, hipokryzja, mówi się błąd. I Nowy Testament mówi o takich pseudo, na przykład
pseudoapostołach, pseudoprorokach. O pseudo, czyli fałszywych nauczycielach, mówi o fałszywych świadkach, o fałszywym Chrystusie, czyli pseudo-Chrystusie. A więc kłamstwo odnosi się do wszystkiego tego, co jest jakby z natury fałszywe. Zachariasz, prorok, krzyczał. Wszak Bóg jest wierny. Mówi, nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzi Bóg, Pan. Jeremiasz powtarzał te słowa. Dawid powiedział bardzo konkretne słowa. Wszyscy ludzie kłamią. I apostoł Paweł powtarza te słowa. Wszyscy ludzie kłamią. I dalej mówi, obyś się okazał sprawiedliwy w swoich słowach, gdy staniesz przed Bogiem. To są bardzo ostre słowa. Jeden z najmądrzejszych ludzi świata, kiedy pisał o rzeczach, których Bóg nienawidzi. Posłuchajcie, czego Bóg nienawidzi. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Mówi tak, butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Można powiedzieć, że co najmniej 3 rzeczy dotyczą języka i tak naprawdę kłamstwa. Kiedy patrzymy na świat, który nas otacza, to okazuje się, że chyba cały świat tkwi w kłamstwie. Zobaczcie, kto kłamie. Mówi się, że wszyscy kłamią, prawda? Politycy kłamią, prawnicy kłamią, lekarze kłamią, nauczyciele kłamią, kaznodzieje kłamią, szefowie kłamią, pracownicy okłamują szefa, dzieci okłamują rodziców, rodzice niejednokrotnie dzieci, bo boją się reakcji dziecka, kiedy wprost powie się prawdę, stwierdzi coś, to obiecuje się i tego się nie spełnia. I często mówiąc to, od razu wiemy, że i tak tego nie damy dziecku. Handlowcy kłamią, bankowcy kłamią. Ci, którzy pracują w telefonii, kłamią. I wydaje się, że gdyby dzisiaj przez jeden dzień mówiono prawdę na całym świecie, wszystko by się rozleciało. Wszystko by się rozleciało, bo świat nie jest w stanie funkcjonować bez kłamstwa. Kiedy patrzysz na różne religie, niejednokrotnie to są religie kłamstwa. To nie jest religia prawdy. Szatan jest nazwany ojcem kłamstwa. Zobaczcie, co on czyni. On kłamie w temacie Boga. Szatan kłamie w temacie człowieka, w temacie życia, w temacie śmierci, w temacie umierania, w temacie nieba, w temacie piekła, w temacie radości, w temacie pokoju, w temacie spełnienia. Same kłamstwa. Kłamie w temacie Biblii, w temacie dobra i zła. Wszystko buduje na kłamstwie. I ono może być wyrażone w różny sposób, prawda? Jeśli chodzi o słowa, możemy żyć kłamliwym stylem życia. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się oszukiwać, potrafią sobie coś wkręcać i myśleć, że to prawda, i tak żyć. Zobaczcie, co się na samym początku działo w Edenie. Co zrobił diabeł? Zaczął kłamać i kwestionować dobroć Boga. Tak naprawdę Pan Bóg tego nie powiedział, co powiedział. Zaczął kwestionować dobroć Boga i zaczął kłamać. I Ewa się dała oszukać. A kiedy Kain zabił swojego brata i Pan Bóg zadał mu pytanie, gdzie jest twój brat? To powiedział po pierwsze wprost, nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć. A po drugie zaczął trochę ściemnieć, czy ja jestem stróżem brata mojego? Kiedy patrzysz na
mężów Bożych w Biblii, na przykład Abrahama, to czytasz o tym, że potrafił kłamać w sprawie swojej żony. Kiedy patrzysz na jego dzieci, to widzisz to samo. Było kłamstwo. Kiedy czytamy o pierwszym kościele, to czytamy o takim małżeństwie, o Ananiaszu i Safirze. Pamiętacie? I Pan Bóg bardzo wyraźnie i bardzo jasno ten temat zakończył. Kłamstwa. I kiedy ci ludzie okłamali Piotra, okłamali Kościół, to bardzo jasno było powiedziane, okłamaliście Boga. Okłamaliście Ducha Świętego. I wiemy, że to małżeństwo padło trupem. I wielka bojaźń była Kościoła w tym czasie. Kłamstwo ma różne formy. Plotka, mówienie fałszu, ukrywanie części prawdy, dodawanie, koloryzowanie, urozmaicanie, przesadzanie, składanie lekkomyślnych obietnic, których się nie spełnia, ich niedotrzymywanie, jakieś fałszywe wymówki, pochlebstwa, czynienie takiego fałszywego wrażenia. Jestem kim tak naprawdę nie jestem, ale chcę, żebyś ty myślał, że taki jestem. Dobry. Chcemy się komuś przypodobać, gdy tak naprawdę nie chcemy. Chwalimy obłudnie. Często ludzie potrafią udawać świętszych niż są. Kiedyś jako młodzież takie przedstawienie robiliśmy maski. One doskonale pokazywały stan człowieka, jak potrafimy różne maski ubierać. I apostoł Paweł mówi, przestańcie, odrzućcie to, co jest stare. Odrzućcie kłamstwo. A dlaczego człowiek kłamie? Przynajmniej trzy powody. Po pierwsze, strach. Abraham się bał, że go zabiją, kiedy zobaczą jego piękną żonę. Powiedział, mów, że jesteś moją siostrą, bo się bał o swoją skórę. Szczególnie boimy się, kiedy coś złego popełnimy. Też druga strona. Po drugie, dlaczego kłamiemy? Często z powodu próżności i pragnienia, by wypaść lepiej. Pojawia się kłamstwo. I po trzecie, z powodu korzyści. Z powodu korzyści. A więc kłamiemy, by ocalić skórę, by się wzbogacić, by mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa, by zapewnić sobie jakąś może pozycję, by lepiej o nas mówiono, myślano. Ale czytamy o tym, że prawdomówny Bóg posłał swojego jedynego Syna, który jest prawdą, Jezusa Chrystusa. I ten historyczna postać umarła na Golgocie, abyśmy żyli w prawdzie. I kiedy apostoł Paweł mówi, żeby coś odrzucać, a coś przyjąć, to mówi tak dlatego, że to jest możliwe. Że możemy z każdym dniem się przemieniać i być coraz bardziej podobni do Jezusa. Pan Jezus pokazał Bożą prawdę człowiekowi. Kiedy modlił się, mówi, Ojcze, słowo Twoje jest prawdą. I apostoł Paweł wyraźnie mówi, że kłamstwo nie jest charakterystyką wierzącego człowieka. Nie jest. I kiedy stary człowiek został przybity do krzyża z Chrystusem, razem z Nim ukrzyżowany, to również razem z Chrystusem został ukrzyżowany kłamliwy język i to zwodzące serce, to został przybity do krzyża. Augustyn powiedział takie słowa, kiedy szacunek dla prawdy zostaje złamany lub nawet nieco osłabiony, wszystko pozostaje wątpliwe. Abraham Lincoln powiedział takie słowo, że żaden człowiek nie ma wystarczająco świetnej pamięci, żeby nigdy nie skłamać. A Victor Hugo powiedział też smutną prawdę o tym, że ludzie nienawidzą tych, których okłamali. Pan Bóg jest prawdomówny. On jest wierny w historii. On daje obietnice, które spełnia. On wypełnia swoje słowo. I dał nam Chrystusa. I tak naprawdę, kiedy znajdujesz się w Chrystusie, to jest twoja pozycja.
I ta twoja pozycja w Chrystusie jest tym fundamentem chrześcijańskiego twojego postępowania. I to jest ten fundament, dzięki któremu mogę żyć w prawdzie. Jezus jest ojcem kłamstwa. Jezus mówił ojcem waszym, kiedy opisywał faryzeuszy. Powiedział tak, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą i od początku wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwo. I Paweł mówi na przykład, a ów niegodziwiec odnosi antychrysta. Przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Okazuje się, że kłamstwo, czy też kłamanie jest wyrazem takiego fundamentalnego stanu ludzkiego serca. I albo jesteśmy w prawdzie, albo jesteśmy w kłamstwie, albo jesteśmy w Chrystusie, albo jesteśmy w Adamie. Nie ma trzeciej drogi. I Paweł mówi, kiedy ubrałeś nowego człowieka, możesz żyć inaczej. Możesz przestać kłamać. Przecież kłamstwo jest grzechem antychrysta. Jan mówi, że wszyscy nałogowi kłamcy nie wejdą do nieba, do Nowego Jeruzalem. W objawieniu czytamy, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto dokonuje obrzydliwości i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota. I dalej Jan opisuje, na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy. To jest taka ciężka grupa, nie? Ale na końcu do tej grupy Jan dodaje i kłamcy. Porównuje kłamiących z czarodziejami, okultystami, mordercami. I Paweł mówi, nie okłamujcie się nawzajem. Dlaczego? Bo jesteście nowym człowiekiem, należycie do Kościoła, jesteście jednym ciałem. Nie może być tak, że noga, kiedy jest zraniona, wysyła impuls do mózgu, że wszystko jest w porządku. Albo kiedy idziesz i jest dół, twoje oczy kłamliwe informacje do twojego mózgu dają i wpadasz w ten dół. To jest absurdalne, tak organizm nie działa. Jesteście jedną rodziną. Jesteście jednym ciałem. Pytanie, czy mówimy prawdę o sobie? Czy naprawdę mówimy prawdę o bracie i siostrze, którzy są w Chrystusie? Czy mówimy prawdę, kiedy rozmawiamy o innej osobie? Czy mówimy prawdę, gdy na przykład się nie zgadzamy z kimś? Czy budujemy sobie opinię o ludziach w oparciu o prawdę? Czy w oparciu o półprawdę? Albo nawet w oparciu o kłamstwo. A jesteśmy specjalistami w budowaniu opinii w oparciu o półprawdy. Taki jest człowiek. I Paweł mówi, zamieniaj kłamstwo na prawdę. Dalej mówi, zamieniaj gniew, czy też niesprawiedliwy gniew na święty gniew. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Gniewać się. Tak, znaczy być złym. Może wściekłym. Łączy się niejednokrotnie z nienawiścią. Gniewać się, ktoś kiedyś powiedział, czyli prowokować. I apostoł Paweł nie mówi, jakby nie daje tutaj zachęty, żeby się gniewać, ale bardziej mówi, bądź ostrożny, kiedy się pojawia gniew. Bo widzimy, że z gniewem łączą się kolejne grzechy. Bardzo blisko są gniewu. Cytat. Gniew to wszczepiona przez Boga emocja, ściśle sprzymierzony z naszym instynktem prawa. Jest przeznaczony do konstruktywnych, duchowych celów.
I dalej ten człowiek mówi tak, osoba, która nie odczuwa złości na zło i gniewu na zło, to prawdopodobnie to jest osoba, która nie ma entuzjazmu dla dobra. Jeśli nie nienawidzisz zła, jest bardzo wątpliwe, czy naprawdę kochasz prawdę i prawość. Kiedy Pan Bóg zstąpił na ofiarę Abla, to czytamy, co się stało z Kainem. Rozgniewał się. Zasępiło się jego oblicze. I zobaczcie, do czego to doprowadziło. Że Kain później z powodu gniewu zabija swojego brata. I Pan Jezus, kiedy mówi w kazaniu na górze, bardzo wyraźnie mówi, słyszeliście, że powiedziano, żeby nie zabijać, ale ja wam powiadam, żeby się nie gniewać. Dlatego, że gniew jest często źródłem, z którego potem kiełkuje morderstwo, złość, gorzkość. Właśnie gniew. Paweł mówi, przecież my byliśmy kiedyś z natury dziećmi gniewu albo warci gniewu. Kiedy jest mowa o gniewie, to na przykład jeśli chodzi o biskupów, to muszą być ludzie, którzy są nieskorzy do gniewu. Kiedy Paweł w liście do Tymoteusza mówi o mężczyznach, to mówi, chce, aby oni modlili się na każdym miejscu, wznosząc ręce czyste, bez gniewu. I bez swarów. Paweł mówi, że my jako ludzie też możemy pobudzać Boga do gniewu. Kiedy mówi o ojcach, Paweł mówi, żeby ojcowie nie pobudzali do gniewu swoich dzieci. Jakub mówi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Ale z drugiej strony czytamy o tym, że to Bóg się gniewa. I jest w tym całkowicie święty i doskonały. Izrael sprzęgnął się z Baalem. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Czytamy o tym, że kiedy Pan Bóg powoływał Mojżesza i mówi, pójdziesz do tego narodu, który wybieram. A wiem, co Mojżesz robił. Ja jestem jeszcze nieprzygotowany, nie umiem, nie potrafię mówić. Pan Bóg mu kolejny raz mówi, pójdziesz, bo ja tak ci mówię, a ja nie chcę, kogoś innego poślij. I wtedy czytamy, że Pan Bóg się rozgniewał na niego. W Rzymian czytamy o tym, że gniew Boży spada, objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności. I wiemy, że tylko Bóg jest całkowicie doskonały w swoim gniewie. I gniewamy się z różnych powodów. Bo ktoś stanął nam na drodze, bo ktoś nie pomyślał tak, jak my byśmy chcieli, nie zrobił tego, co my byśmy chcieli, bo przeszkodził naszemu ego, naszym ego. Zły gniew prowadzi do złości, morderstwa. Nie będziesz zabijał. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, za zabójstwem stoi gniew, stoi złość. Jedyny moment, gdy gniew jest właściwy, to wtedy, gdy gniewasz się, na przykład broniąc Bożych standardów, Bożej świętości, Bożego imienia, kiedy podważa się dobroć Boga, Jego prawdomówność, Jego świętość, możesz być rozgniewany, zagniewany, nie tracąc sprawiedliwości. I tak naprawdę gniew, jeżeli jest z właściwych motywów czy powodów, nie jest grzechem, ale może przerodzić się w grzech i może się nim stać. On jest zależny, ten gniew, od, wiadomo, od motywacji, od pewnego celu. I Paweł mówi, niewłaściwy gniew daje diabłu przystęp. Zaczyna budować coś w naszym życiu diabeł. I wiemy, że kiedy człowiek się gniewa, to niejednokrotnie, jeżeli trwa w tym gniewie, staje się niewolnikiem tego gniewu. A diabłu nie możemy dawać dostępu w niczym.
A niewłaściwy gniew właśnie to czyni. On jest nazywany diabolos. Ktoś, kto jest oszczercą. I to jest ciekawe, że nawet ten święty gniew może obrócić się w coś niewłaściwego. Pewni ludzie tak bardzo nienawidzili grzechu, że przestali kochać grzeszników. I często w tym świętym gniewie grzeszyli. Ten święty gniew u nich stał się już nie świętym gniewem, ale czymś, co odpycha. I czytamy o tym, że Pan Jezus gniewał się. I to było niezwykłe widzieć Jezusa, który w gniewie rozwala stoły wekslarzy. Bierze bicz i widać tą świętą sprawiedliwość w nim, święty gniew. To nie jest jaskinia zbójców, to jest dom mojego Ojca. Pamiętacie, kiedy przyprowadzono do Niego dzieci? A uczniowie mówili, co wy tutaj robicie? I odpychali te dzieci. I wtedy czytamy o tym, że się Jezus rozgniewał. Powiedział, nie, pozwólcie im przychodzić. A pewnego dnia, kiedy stanął w synagodze, tam był człowiek z uschłą ręką. I wszyscy byli tematem sabatu, tak bardzo zainteresowani. Pan Jezus zadał proste pytanie, czy można dobrze czynić, czy źle czynić? Darować życie, czy je zatracać? I wszyscy milczeli. Wszyscy wiedzieli, że ten człowiek potrzebuje pomocy. I czytamy o tym, że Jezus rozgniewał się na nich, bo ich serca były nieczułe i uzdrowił tego człowieka. I wiemy o tym, że Pan Bóg każdego dnia gniewa się na bezbożnych. Każdego dnia gniewa się na bezbożnych. Dzisiaj częściej czytamy o tym, że Pan Jezus kocha bezbożnych. Ale nikt już nie mówi o tym, że On się gniewa na bezbożnych. Że On staje się murem, którego nie można przejść w życiu bezbożnych. Że On brzydzi się grzechem. Ale wiecie, to jest niezwykłe, że ten sam Bóg, który gniewa się na człowieka, w momencie, kiedy człowiek przychodzi do Niego, prosząc o łaskę, prosząc o przebaczenie, prosząc o zmiłowanie, w jednej chwili ten gniew Boży odstępuje od człowieka i Bóg darzy takiego człowieka łaską, przebaczeniem, miłosierdziem i czyni go nowym. Tak jest Bóg. Czytamy też o tym, że tą historię, którą Pan Jezus mówi o wielkiej uczcie, którą przygotowano wszystko i nikt nie chciał przyjść i słudzy byli wysyłani i wtedy czytamy o tym, że Pan, gospodarz się rozgniewał strasznie i wtedy powiedział, wszystkich dajcie, biednych, wszystkich dajcie do mojego domu, on musi być pełen. Franklin powiedział takie słowa, cokolwiek zaczyna się w gniewie, zazwyczaj kończy się wstydem. Gniew nigdy nie jest bez powodu, ale rzadko pojawia się z właściwych powodów. Kolejny cytat. Ten jest zły, kto pierwszy wpada w złość, w gniew. Osoba, która gniewa się z właściwych powodów, przeciwko właściwym osobom, we właściwy sposób, w odpowiednim momencie i czasie, zasługuje na wielkie pochwały. Jeden wierzący człowiek, kiedy też pisał o przywództwie, powiedział takie słowa, że 90% tarć w życiu codziennym jest spowodowanych niewłaściwym tonem głosu. Pewna autorka New York Timesa napisała taką historię. Czasami złość może być przyrównana do tego, że wskakujesz do pewnego sportowego auta i strasznie ci się podoba. Dodajesz gazu, silnik wyje, strzela wydech i potem z impetem ruszasz, jedziesz i odkrywasz, że hamulce nie działają. To jest gniew i złość. A więc zamieniaj gniew na święty gniew, właściwy gniew, z właściwych powodów. I w tym nie dawaj diabłu przystępu. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem. I myślę, że wielu z nas, wiele było takich zachodów słońca. Jeden, drugi, trzeci. I nie było.
tego rozwiązywania jeszcze z tego samego dnia. Apostoł Paweł zachęca nas do tego, pamiętaj o tym, kim jesteś. Jesteś nowym stworzeniem. I Pan Jezus wszystko zrobił, aby te słowa stały się prawdą w Twoim życiu praktycznie, bo jeśli chodzi o pozycję, tacy jesteśmy. Jesteśmy święci, jesteśmy sprawiedliwi. Dalej apostoł Paweł mówi, zamieniaj okradanie na dawanie. Kto kradnie, albo kradł, inne tłumaczenie, albo kradnący, niech przestanie to czynić, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. To słowo klepto greckie, tak, kleptomania mamy. Pan Jezus powiedział, nie będziesz kradł, nie kradnij. I zazwyczaj kradzież wynika albo z lenistwa, albo z chciwości. Albo z lenistwa, albo z chciwości. Jezus również mówił, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Taka jest jego natura, taki jest jego cel. I mówił o diable, taki jest diabeł. Jest kłamcą, jest kimś, kto okrada człowieka z tego Bożego potencjału. Jeżeli diabeł nie doprowadzi, nie zrobi tak, że jakby zrobi wszystko, ale ty nadal poznasz Chrystusa, to on nie zakończy swojej pracy. To on zrobi wszystko, żebyśmy nie wzrastali, skoro już poznałeś Chrystusa. Będzie okradał ciebie z wszelkich wartości. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdatni. W liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, czytamy o tym, sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie, ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Nie jest powiedziane, kto nie pracuje, często tak się cytuje. Kto nie pracuje, niechaj też je. Nie. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. Bardzo praktyczne porady. Czytamy o Pawle, który pracował, był wytwórcą namiotów. Okradać możemy Boga? Ciekawie, Malachiasz mówi, wy mnie okradacie. Czym my cię, Panie, okradamy? W dziesięcinach, w ofiarach, mój dom powinien być wypełniony, wy tego nie robicie. Okradać możemy państwo, jeśli chodzi o podatki, odliczenia. Cesarskie daj cesarzowi, a to należy do Boga, daj Bogu. Okradać możemy pracodawcę, biorąc i używając tego, co tak naprawdę nie powinniśmy robić. Gdy jesteś pracodawcą, możesz okradać swojego pracownika, kiedy płacisz mu nie tak, jak powinieneś. Kiedy zatrzymujesz jego pensję. Kiedy wiesz, że ta jego praca powinna kosztować więcej. Powinien więcej dostać, a ty tego nie robisz. Kradniemy, gdy bierzemy to, co do nas nie należy. Ktoś powiedział, nawet kradniesz wtedy, kiedy nie płacisz zobowiązań na czas. Kiedy stosujesz fałszywe miary, do tego, wiecie, jest kwestia plagiatów. Często w firmach się fałszuje wydatki albo, wiecie, zwiększa koszty sztucznie. Myślę, że to są normalne praktyki w świecie. Ale w Kościele to jest już nienormalne, prawda? Jeżeli tak się dzieje. Pytanie, co robimy, kiedy pani w kasie nam za dużo wyda? I co, jeśli to jest ta kobieta, która już mnie 3 razy oszukała? Czy jesteśmy osobami, które z tymi walizkami, może z tymi torbami potrafią się cofnąć, kiedy później policzymy i powiedzieć, wie pani co, pani mi za dużo wydała. Wam
Spróbujcie zwrócić uwagę, ludzie są zaskoczeni, że coś takiego się dzieje. Są zaskoczeni, jak to jest możliwe, że ty sobie nie poszedłeś, tylko mówisz, że tam nawet drobna kwota i ty oddajesz te pieniądze przy kasie. To jest niespotykane, to jest niepopularne. I ktoś mówi też, że to jest głupie. Jak dała, to bierz. To są takie sytuacje, są doskonałymi momentami, w których możemy nasze dzieci uczyć życia w prawdzie, w tym, jak należy postępować. Czasami, wiecie, ktoś przytrze drugie auto. Jedynka, gaz do dechy, nie ma go. Wystarczy mała kartka, podać telefon, albo nawet upewnić się, może ktoś z sąsiadów przy klatce zna tego człowieka. Ktoś powiedział, że są takie trzy poziomy cywilizacji. Trzy stany. Po pierwsze kradzież, po drugie praca, po trzecie dawanie. I apostoł Paweł mówi o tym, że mamy ciężko pracować. To jest mowa o wyczerpującej pracy, która naprawdę powoduje zmęczenie. I nikt z nas, jako wierzący człowiek, nie może bać się ciężkiej pracy. Bać się potu. Bać się obowiązków. Jaki jest cel pracy? Co apostoł Paweł mówi? Jaki jest cel pracy? Po co pracujemy każdego dnia? Oczywiście, żeby zaspokajać swoje potrzeby, prawda? Musimy jeść, musimy gdzieś spać, musimy w coś się ubierać, ale to nie jest ostateczny cel pracy. Mamy zaspokajać swoje potrzeby, niezachcianki. I po drugie, Paweł na tym nie kończy. On mówi, po to pracujesz, abyś błogosławił innych. Abyśmy dzielili się z innymi. Stary człowiek kradnie, nowy się dzieli. Praca od zawsze była dziś podstawą tak chrześcijaństwa. Bardzo często módl się i pracuj. Módl się i pracuj, mówiono. I wspieraj tych, którzy nie mogą Tobie dać. I pytanie właśnie, czy ciężko pracujemy, czy również hojnie i właściwie dajemy? Czy wiemy, czym jest radość z dawania? Czy jesteśmy tymi specjalistami w dawaniu i błogosławieniu innych? Żmudna praca własnych rąk, zdobywanie, aby się dzielić z innymi. I dalej Paweł mówi, niewłaściwą komunikację zamień na właściwą. Niewłaściwe słowa zamień na właściwe słowa. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobro. Dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to słowo nieprzyzwoite jest tłumaczone jako zepsute, plugawe, bo dokładnie to znaczy zgniłe, gnijące, nie nadające się do użytku, bezwartościowe, bezużyteczne, śmieci. W takim ogólnym tak znaczeniu nieprzyzwoite zazwyczaj to oznacza pewną sprośność, tak? Jak coś, co ma jakiś podtekst seksualny. A tutaj po prostu znaczy zgniłe, złe. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją. Niech to nie będzie w ogóle wymieniane wśród was. Dalej mówi Paweł. Psalmista z psalmu 141 modli się tak. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Właśnie gdy Pan Jezus Chrystus jest strażnikiem naszych ust, to co będzie z nich wychodzić? Co z nich wychodzi? I apostoł Paweł zachęca do tego, żeby Słowo Chrystusa obficie w nas mieszkało. Wtedy będziemy w stanie nauczać, napominać jedni drugich. W słowie, w uczynku.
jesteśmy zachęcani do tego, żeby nasze usta, nasza mowa zawierała sól. I Paweł wyraźnie mówi, jeżeli już masz mówić, to co wychodzi z twoich ust, ono musi budować, a więc podnosić, zachęcać, doprowadzać do pokuty, do zmiany. Ono musi przynosić błogosławieństwo. Ono musi posilać, podnosić. Dalej apostoł Paweł mówi, no jak masz już mówić, to musi budować, ale to musi być w odpowiednim czasie i miejscu, w odpowiedniej chwili, kiedy jest taka konieczność. Ta mowa musi być odpowiednia, dostosowana do pewnych okoliczności. W odpowiedniej chwili musi zaspokoić potrzebę. No właśnie, czy to, co mówię, czy to jest konieczne zawsze? I dalej mówi, że to musi przynosić łaskę. Dokładnie błogosławieństwo tym, którzy słuchają. To musi być słodka mowa, która niesie dobro. I dalej podsumowuje apostoł Paweł ten cały, od 17 wersetu, te dwie perykopy tak naprawdę sumuje i mówi, żeby usunąć w trybie rozkazującym to następujące rzeczy. Mówi, usuńcie gorzkość, żółć, inaczej gorycz. To jest taka ekstremalna nienawiść, ktoś powiedział. To jest gorycz, to jest nieprzebaczenie w duchu. Szorstkość. To nieprzemijająca odraza. I autor listu do Hebrajczyków mówi, baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, żeby przezeń nie pokalało się wielu. Gorzki korzeń produkuje gorzkie owoce. I bez względu na to, jak długo pielęgnujemy, coś nie będzie lepiej. Kiedy tkwimy w takim stanie. Jeden z profesorów psychiatrii w Harvard Medical School wyjaśnia, opisuje życie Zygmunda Freuda. Znamy człowieka. I to nie są pochlebne opinie. Tak naprawdę Freud umarł w wieku 83 lat i był gorzki, rozczarowany pod koniec życia. Nie lubił ludzi i sam napisał po pierwszej wojnie światowej. Znalazłem niewiele dobrych rzeczy na temat istot ludzkich w ogóle w całości. Z mojego doświadczenia wynika, że większość z nich to po prostu takie trochę śmieci. Bez względu na to, czy publicznie podpisują się pod tą czy inną doktryną etyczną. Umierał bez przyjaciół, zgorzkniały i wiadomo, że zerwał ze swoimi przyjaciółmi różne relacje. Gorzki korzeń goryczy. Gorzkość. Dalej mówi zapalczywość, czyli taka zaciekłość. Odrzućcie to wszystko. Ten gorący gniew, tą tlącą się urazę, brak pragnienia, przebaczanie, uczucia zawziętości. To pisze Paweł do Kościoła, to nie pisze do świata. Pewnego sylwestrowego wieczora w jednym z londyńskich klubów był tam brytyjski dramaturg Lonsdale i został on poproszony przez swojego przyjaciela Hicksa o to, żeby pogodził się ze swoim wrogiem. Kiedyś byli przyjaciółmi, ale teraz nie bardzo im po drodze. I Hicks powiedział tak, musisz życzyć mu dobrego nowego roku, to jest ten czas. To bardzo niemiłe, żeby teraz tego nie robić. Idź się pogodź z nim. Więc Lonsdale poszedł, przeszedł przez cały pokój, podszedł do tego swojego wroga i życzył mu szczęśliwego nowego roku. A potem dodał, ale tylko jednego. To jest ta zawiść, ta gorzkość, która jest w sercu. Dalej powtarza o odrzuceniu gniewu. Już niebawem ma wyjść w Słowie Prawdy książka Zgniły owoc gniewu. Myślę, że to będzie bardzo dobra pozycja napisana przez takiego autora. Sesji się nazywa. Bardzo, bardzo fajny człowiek, który nawrócił się w takich klimatach mafijnych. Jego rodzina, no to była mafia
I ten człowiek diametralnie zmienił swoje życie. Ja miałem przyjemność go kilka razy słuchać i czytać jego książkę. Myślę, że to będzie świetna pozycja. Nie znam jej jeszcze, ale ma się niebawem ukazać. Zgniły owoc gniewu. Dalej Paweł mówi, aby odrzucić wrzask, krzyk. Niektórzy z natury są cisi tacy, tak? A niektórzy tak, niektórym tak łatwo mówić. Wrzask, płacz, to jest słowo, które tak naprawdę, kiedy jest używane, ono odnosi się do takiego naśladowania wołania kruka. Krza, krza. Nie wiem, czy rano kiedyś takie wspaniałe melodie was obudziły. Tutaj gniazda są. I po prostu czasami ma się ochotę wziąć strzelbę i to jest ten wrzask, o którym mówi Paweł, takie krakanie. Mówi, usuńcie, odrzućcie to. Wrzask, ktoś powiedział, to są głośne przejawy gniewu, wrzaskliwość, kłótnie. To otwarte pretensje i domaganie się praw. On krzyk wyraża frustrację wobec czegoś, nad czym nie mamy kontroli. Dalej mówi, odrzućcie złorzeczenia, czyli krzywdzące mówienie. To jest słowo blasfemia od bluźnierstwo, tak? Blasfemia angielskie. To jest oszczerstwo. To jest zniechęcająca niejednokrotnie krzywdząca mowa, niszczenie czyjegoś dobrego imienia, szkodliwa mowa i przede wszystkim też w Biblii, kiedy jest mowa o bluźnierstwie, to jest skierowane przeciwko Bogu. Obraźliwy język. Dalej mówi o złości, apostoł Paweł, o tej złej woli, która gdzieś może być w człowieku. Tej niegodziwości. Złość, życzenie źle, złośliwość. Odrzućcie to wszystko, na przykład mówi, powtarza Piotr. Wszelką złość, wszelki zastygły gniew, to jest nakaz. I zobaczysz, że apostoł Paweł, kiedy mówi, żeby coś odrzucać, nigdy nie zatrzymuje się na tym. Bo kiedy to zrobisz, to będziesz miał próżnię w swoim życiu. Pustkę i trzeba ją zastąpić czymś. Trzeba to odrzucić, ale nie może być pustki. Trzeba tą pustkę czymś wypełnić. Pewnego dnia dwóch mnichów szło sobie drogą, spacerowało po okolicy i byli w drodze do innej wioski, bo tam mieli coś pomagać. I kiedy szli drogą, pewna starsza kobieta stała na brzegu i chciała przejść przez tą rzekę. Można było ją przejść, ale strasznie się bała, więc musiała coś tam zrobić. No, mnisi podeszli i zaczęli jej pomagać. Wzięli ją na ręce i przenieśli ją. Ta kobieta była strasznie wdzięczna za to, co zrobili. Ale kiedy już tak zaczęli i z powrotem już iść w swoim kierunku, to jeden z mnichów zaczął tak narzekać. Mówi, strasznie mnie kręgosłup zaczął boleć. Zobacz na moje ubrania. Jestem brudny. Przez tą kobietę zaczynają mnie boleć plecy. Aż w końcu się położył na ziemi i zaczął, wiecie, wyć tak, że tak bardzo go boli. To wszystko dlatego, że musieliśmy przenieść tą kobietę. A teraz nie mogę dalej iść z powodu bólu. I ten pierwszy mnich tak spojrzał na niego i tak zadał mu pytanie, czy ty się zastanawiałeś, dlaczego ja nie narzekam? Ja nie narzekam, dlatego że tę kobietę zostawiłem dawno temu już, a ty cały czas ją na swoich barkach nosisz. Dlatego cię boli. I apostoł Paweł mówi, odrzucamy coś, ale teraz mamy przyjąć, co mamy przyjąć, w co mamy się ubrać? Mówi w uprzejmość. Bądźmy uprzejmi dla siebie, dla otaczającego nas świata. Bądźmy dobrzy, bądźmy mili. To jest słowo, które mówi jakby o pasowaniu, o tym, że się nadaje coś do użycia. Jesteś uprzejmy, czyli jesteś przydatny. Łagodny, przyjemny. I ta uprzejmość to jest przeciwieństwo czegoś ostrego i gorzkiego. Uprzejmy. Zdatny do użycia, zdolny do użycia. Bądźmy uprzejmi, dobrzy, bezinteresowni. Uprzejmość. Pewna bardzo piękna kobieta poślubiła bardzo brzydkiego mężczyznę.
I ludzie ciągle o tym gadali. Aż w końcu przyjaciel rodziny nie wytrzymał i tak zaczął zadawać jej pytanie. Jak to jest możliwe, że tak piękna kobieta poślubiła takiego brzydkiego mężczyznę? I ona powiedziała, on nigdy nie skrzywdził moich uczuć. On nigdy nie skrzywdził moich uczuć. Dobroć, uprzejmość. Dalej mówi serdeczność. Serdeczność, dokładnie mieć silne wnętrze, wnętrzności. Czułość, wrażliwość serca, miłosierdzie, dobra wola. I dalej apostoł Paweł mówi przebaczenie. Wybierajcie na siebie przebaczenie. Uprzejmość, serdeczność, przebaczenie. Darowujcie, przebaczajcie, okazujcie przychylność. Przebaczać i darowuj, dawaj w wolności. Czyń przysługi, zaspokajaj potrzeby. Bądź osobą, która jest gotowa do przebaczenia win, zapomnienia krzywd. Staj się osobą, która nie ma pragnienia zemsty. Spójrz na Chrystusa. Obdarzaj łaską i przebaczeniem bezwarunkowo. Założycielka armii amerykańskiego Czerwonego Krzyża, Clara Barton, pewnego dnia przypomniała sobie o pewnym wydarzeniu, które bardzo, bardzo ją skrzywdziło w przeszłości. Ktoś jej coś zrobił lata temu. Ale tak naprawdę zachowywała się tak, jakby nigdy o tym nie słyszała, jakby to się nigdy nie zdarzyło. Jedna jej przyjaciółka jej zaczęła z nią rozmawiać i mówi, nie pamiętasz tego? Zapytała ją, a ona powiedziała, nie. Wyraźnie pamiętam, że o tym zapomniałam. Wyraźnie pamiętam, że o tym zapomniałam. I komentarz. W momencie, gdy ktoś czyni coś złego przeciwko mnie, ja muszę mu przebaczyć. Dzięki temu moja dusza będzie wolna. Jeżeli natomiast będę miał mu za złe to, że mnie skrzywdził, zgrzeszę przeciwko Bogu i przeciwko Niemu, a do tego narażę się na niebezpieczeństwo braku przebaczenia od Boga. Nie ma znaczenia dla mnie, czy człowiek ten zadość uczyni mi oraz czy mnie przeprosi, czy nie. Ja od razu mu przebaczam i przebaczyłem. On natomiast z powodu zła, które wyrządził, musi i tak stanąć przed Bogiem. To jednak już sprawa między nim a Bogiem, a nie mną. Niezależnie od tego, czy to się powiedzie, czy nie, zanim jeszcze zacznę z nim rozmawiać, ja muszę przebaczyć temu człowiekowi. Kim jesteś? Kto jest twoim ojcem? Jest tak naprawdę tylko dwóch. Diabeł i ojciec prawdy. Jaką masz naturę? Ta księga przez pierwsze trzy rozdziały Paweł ciągle i ciągle przypomina Efezjanom, kim jesteście. Wszystko zostało uczynione, abyśmy żyli naprawdę świętym chrześcijańskim życiem, Chrystusowym. Jesteśmy wyposażeni w to. A więc przebaczaj i zapominaj. To musi być twoją i moją zasadą. Przebacz i zapomnij. Gdy mamy Boże życie, gdy Boży Duch mieszka w tobie i we mnie, to przebaczamy. Ten rozdział był strasznie trudny dla mnie, dlatego że tyle jestem winien tego, co tu jest napisane. I ten tydzień był szczególny. To jest ciekawe, że kiedy zaczynasz omawiać te rzeczy, to staje się tak bardzo żywe. Ale odkrywam jedną prawdę. W momencie, kiedy tracę zależność od Boga, stary zaczyna pokazywać swoje rogi. I tak jak wcześniej wspominałem, nie jesteśmy w stanie sami się ubrać. Nie jesteśmy o własnych siłach sami odrzucić to, co stare. Nie mamy takiej mocy. Ale nie musimy.
bo jest ktoś, kto potrafi nas ubierać. Jest ktoś, kto ubrał nas w szaty swojej sprawiedliwości. I to jest kwestia Twojej i mojej zależności od Niego. Paweł mówi, odrzuć kłamstwo, ale pamiętaj, żeby w tym stanie nie zatrzymać. Musisz nauczyć się mówić prawdy. Ten zwyczaj kłamania zastąp zwyczajem mówienia prawdy. Odrzuć zły gniew. Niech będzie święty gniew w Twoim życiu. Zamiast okradania, dawanie. Złe słowo, odrzuć to od siebie. Niech będzie dobre słowo wychodzić z Twojej wnętrzności. Przebaczaj, kochaj. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, do kogo należysz. I może też dzisiaj musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć, Boże, jednym z największych problemów w moim życiu to może gniew, może kłamstwo, bo się boję, bo to, bo tamto, a może krzyk, może nieprzebaczenie, wrzask. A może jest ktoś, komu tak trudno mi przebaczyć i ciągle wracam i wracam i wracam. Ten fragment, panie apostoł Paweł kończy takimi słowami, już 5 rozdział się zaczyna. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. To jest powód. Jesteśmy kochanymi dziećmi. Jesteśmy umiłowani przez Boga. I możemy chodzić w miłości, ponieważ ktoś nas umiłował i tą miłością nas obdarzył. Ktoś stał się darem i ofiarą dla nas. Zawołajmy do Boga w szczerości i poprośmy Go o to, abyśmy stawali się coraz bardziej zależni od Niego w tych tematach. Wyznawajmy Mu to, co trzeba wyznać. W sytuacjach trudnych powiedz, Boże, ja muszę być zależny od Ciebie. Musisz to Ty we mnie zrobić. Bo ja już dosyć się natrudziłem i to nie wychodzi. Bądźmy błogosławieni. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie. Powstańmy do modlitwy.